pierwszej kolejności witam pana redaktora Jerzego Jachowicza. Wieloletniego dziennikarza, najpierw Gazety Wyborczej, potem związanego m.in. z Radiem Wnet i z tygodnikiem W Sieci. Nestora dziennikarstwa, ale przede wszystkim dziennikarstwa śledczego. Witam także serdecznie pana redaktora Cezarego Gmyza. Niezmiennie powtarzającego, że z wykształcenia jest teatrologiem, więc powtórzę to także. Dziennikarza śledczego, publicysty, aktualnie związanego z przede wszystkim z tygodnikiem Do Rzeczy, który także zajmował się tą pierwszą przestępczością zorganizowaną w latach 90. oraz witam także doktora Karola Nawrockiego. Bez oklasków. Proszę o klaski. Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, a także od pewnego czasu systematycznego badacza struktur przestępczych z lat 80. Proszę Państwa, pierwsze pytania chciałbym skierować do naszych dyskutantów przyjezdnych, ponieważ obaj panowie redaktorowie zetknęli się jako dziennikarze z fenomenem przestępczości zorganizowanej, więc jeśli mogliby panowie, nie wszyscy znają panów twórczość wyrywkową, opowiedzieć o tym pierwszym momencie, kiedy się stykacie jako dziennikarze z przestępczością zorganizowaną. Może od pana redaktora Jerzego Jachowicza byśmy zaczęli? No tak, ale to niedobrze, że ode mnie się zaczyna, bo ja zapomniałem. Zetknąłem się jakby na swoim własnym podwórku z przestępczością zorganizowaną, mianowicie w Pruszkowie, tam gdzie mieszkałem, bo w roku bodajże 64 przeniosłem się z Warszawy do Pruszkowa, no w 65 ze względu na świętej pamięci małżonkę. No i tam w latach, na początku, pod koniec lat 80., na początku lat 90. Eksplodowało to na ta przestępczość, którą dziś nazywamy przestępczością zorganizowaną. Zaczęło się od takich dwóch pamiętnych wydarzeń. Jedno blisko Pruszkowa, na drodze pod Siestrzeniem, kiedy Polskę obiegła po raz pierwszy taka bulwersująca wiadomość, że dwóch facetów zastrzelonych wyrzucono na szosę i że zabójstwa dokonał prawdopodobnie jakiś Rosjanin, który był jednym z dwóch ludzi siedzących w tym samochodzie, a nie był kierowcą, więc chyba jemu było łatwiej w związku z tym i zastrzelić, i wypchnąć z jadącego samochodu dwie osoby. Obydwie one były współświadka Pruszkowskiego. Zaczynali jako cinkciarze pod koniec lat 80., no a później już zajmowali się, to były takie pierwsze ich kroki, napadami na tiry, ale z pełną taką, z pełną przebiegłością, bo napadali na tiry, które nielegalnie przewoziły, przemycały papierosy bądź alkohol, i w związku z tym oni mieli gwarancję, że nikt z tych obrabowanych się nie pójdzie na policję i się nie poskarży. I drugi wypadek to zastrzelenie jednego z gangsterów w hotelu George, także bardzo blisko tej pierwszej miejscowości, też niedaleko Pruszkowa, kiedy policja zorganizowała zasadzkę. No, to był pierwszy moment, w którym zetknąłem się z przestępczością zorganizowaną, tak można powiedzieć. Czyli w pewnym sensie na moich oczach o tyle, że niektórych z tych ludzi znałem, nie wszystkich, ale kilku z tej grupy, w ten sposób, że mijałem się z nimi na ulicy, także czasami w kościele, może mniej w restauracjach, bo nie było mnie stać wtedy na
chodzenie po restauracjach, których w Pruszkowie były dwie. Wtedy i jedna była znana z tego, że do niej uczęszczali jednocześnie i miejscowi gangsterzy, i policjanci, i po jakimś czasie, tak już po kilku butelkach, obydwie te części stanowiły wspólnotę. Znaczy łączono stoły i gangsterzy pili razem z policjantami. Pan się zetknął z nieco inną przestępczością, nie taką brutalną. Jeśli dobrze pamiętam, ta sprawa Art B, ona takich elementów bardzo brutalnych nie posiadała, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka można powiedzieć. Tak, rzeczywiście sprawa Art B była jedną z pierwszych spraw, ale ja najpierw który robiłem jako dziennikarz śledczy, odnieść się troszeczkę bardziej ogólnie, to znaczy opowiedzieć o tym, co miało miejsce tak naprawdę nie w latach 80., tylko o orzeczeniu, które zapadło w ubiegłym tygodniu, które moim zdaniem nadaje odpowiednie ramy formalno-prawne tej naszej dyskusji. Mianowicie w ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok skazujący na jednego z członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym i ten członek tej grupy przestępczej nazywał się Czesław Kiszczak. Czyli innymi słowy, kiedyś pytany Juliusz Machulski, dlaczego osadził akcję Wabanku w okresie międzywojennym, powiedział, że w PRL-u nie było prawdziwej przestępczości, wobec czego prawdziwy kryminał można nakręcić tylko w kraju o ustroju kapitalistycznym. Mnie się to zdanie do pewnego czasu bardzo podobało, natomiast odkryłem, że to nie jest prawdziwe, że prawdziwym obrazem przestępczości zorganizowanej w Polsce jest to, że PRL był de facto zarządzany przez grupę, która była zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, czyli PZPR z jej przybudówkami zbrojnymi, czyli SB-cją, milicją, całym systemem represji. I dlatego w PRL-u nie było na wielką skalę przestępczości zorganizowanej, ponieważ ci bandyci ulotowani na samym szczycie nie znosili konkurencji. I w sposób oczywisty dla mnie wybuch przestępczości zorganizowanej w pierwszej połowie lat 90. był związany z tym, że nagle ta mafia zniknęła, że komuchy po prostu podzieliły się władzą z opozycją, czy też tą władzę częściowo oddały i w to miejsce wkroczyły zorganizowane grupy przestępcze, które już nie musiały walczyć z tą najsilniejszą mafią, jaką była ta zorganizowana grupa przestępcza, której symbolem byli Jaruzelski, Kiszczak, wszyscy ci, którzy zostali przez panią prokurator Koi z krakowskiego IPN-u oskarżeni, prawomocnie w przypadku Kiszczaka skazani za udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Również Art B, o które pan pytał, jest tego dowodem. To znaczy to była tak naprawdę pierwsza przestępczość zorganizowana białych kołnierzyków w Polsce, bo rzeczy, które się do Art B odbywały, a które miały podobny charakter, nigdy nie zostały rozwinięte na taką skalę, a mianowicie na skalę, która w PRL-u byłaby skarą oszałamiającą. Nie wiem, czy państwo pamiętają te najsłynniejsze przestępstwa grup zorganizowanych w PRL-u, które jeszcze czerpały na przykład z zasobów zbrojnych II wojny światowej, czyli napad na Jasnej, napad, ale niezbrojny, czyli prucie banków w Wołowie, strzelanina na Alei Wyzwolenia w Warszawie. To były rzeczy, które stanowiły pewną namiastkę przestępczości zorganizowanej, ale tak w gruncie rzeczy to nią nie były. I dopiero po przełomie lat 80. i 90. była szansa na to, żeby pojawiła się pierwsza mafia i pierwszą mafią tą w białych kołnierzykach rzeczywiście było Art B. A co było charakterystyczne dla Art B, to wiemy dopiero po latach, że oczywiście w tą całą strukturę weszli również ludzie służb specjalnych, którzy, rosyjskie słowo z wczoraj, dawali po prostu kryszę Baksikowi Gąsiorowskiemu, kryszę w zamian za inną działalność, która też nosiła charakter działalności
no półlegalnej tak naprawdę. RDB oczywiście zarabiało pieniądze na słynnym oscylatorze, czyli przerzucaniu tych samych pieniędzy, również przy pomocy podróży helikopterem. Byli pierwsi biznesmeni, którzy mieli własne helikoptery i wielokrotnym ich oprocentowaniu w poszczególnych bankach. Ale prawdziwe pieniądze, jakie RDB zrobiła, to zrobiła na operacji Most, czyli gigantycznej operacji przerzucenia prawie 2 milionów Żydów z terenów Związku Radzieckiego do Izraela. To była rzeczywiście operacja, która była chroniona przez SB-ków z jednej strony, a z drugiej przez izraelskie służby specjalne, która pozwoliła rozwinąć skrzydła tym bandytom wywodzącym się jeszcze ze służby bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o tym, co parę razy padało tutaj nazwisko najsłynniejszego polskiego świadka skoronnego Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Mafia, to jedno zdanie, które on powiedział, jest zdanie, które bardzo dobrze opisuje tą przestępczość zorganizowaną przełomu ustrojowego w Polsce. On kiedyś powiedział o sobie: my byliśmy mafią trzepakową. Prawdziwa mafia to byli ludzie ze służb. To jest ta perspektywa, o której powinniśmy pamiętać, mówiąc w ogóle o przestępczości zorganizowanej w Polsce po dziś dzień. Dlatego, że te mechanizmy, one nie zostały skutecznie wykluczone. I kiedy ja sobie od czasu do czasu myślę o tym, że myślałem, odtwarzałem mój sposób myślenia z lat 90. i wydawało mi się, że pewne czynniki biologiczne, czyli to, że ci SBC będą coraz starsi i będą wymierali, że to ograniczy również mafię w Polsce. Jak mawia Lech Wałęsa, byłem w mylnym błędzie. Więc okazało się, że ci ludzie wykształcili organy przetwarnikowe. Z jednej strony koptowali swoje dzieci do tej działalności. Jeżeli dzisiaj mamy do czynienia, nie wiem, z sędzią Igorem Tuleją, który jest po mieczu i po kędzieli dzieckiem esbeckim, to też pokazuje sposób przenikania tego, co zawsze jest charakterystyczne dla mafii. To znaczy w pewnym momencie legalizowanie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. A nie mówię, że no, żebym jej Tuleje nie pozwał, nie mówię, że to jest ten przypadek, ale przechodzenie do strefy szarej do strefy białej. I dzisiaj, gdybyśmy przyjrzeli się pochodzeniu majątków ludzi z pierwszej setki ludzi najbogatszych, chociaż tutaj też zachodzą pewnego rodzaju fluktuacje, to związki tych ludzi ze służbami specjalnymi, bądź ich rodziców, czy to Krauzego, czy Kulczyka, są już dzisiaj w miarę przejrzyste. I do dzisiaj, nawet jeżeli ci starzy SB-cy powymierali, to jeżeli państwo na przykład patrzą na skład osobowy służb, to tam są nieraz całe klany rodzinne. Na przykład takim przykładem jest Departament Pierwszy, zamieszany jeszcze w czasach PRL-u w całą masę afer, o których żeśmy wczoraj mówili, czyli afera Żelazo, afera Zalew, no i pytanie oczywiście o to, co wczoraj zostało nazwane autobandą. Ja mam taką teorię, że przełom ustrojowy wręcz został sfinansowany przez mechanizm przestępczy, jakim było wyprowadzanie, wspominałem o tym wczoraj krótko, wyprowadzanie pieniędzy z funduszy operacyjnych na działalność biznesową. I to, czego ja najbardziej oczekuję po zdejmowaniu klauzul w zbiorze zastrzeżonym IPN-u, i to już się dzieje, bo te materiały, które wychodzą z IPN-u, pokazują, są tego ślady, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z gigantyczną operacją finansową robioną na przełomie roku 89 i 90. Niestety akta IPN-u mają cezurę do 31 sierpnia 90 roku. Potem nadal są w większości aktami klauzulowanymi, nie podlegającym przekazywaniu do archiwum IPN-owskim. Ale po wyjęciu z archiwum, po zdjęciu klauzuli z części materiałów dotyczących komunistycznego szpiega, jakim był Tomasz Turowski, czyli ten człowiek, który udawał jezuitę w Watykanie, a następnie został w 93 polskim dyplomatą,
z korporacji Geremka, by skończyć swoją karierę na płycie lotniska w Smoleńsku 10 kwietnia i wkrótce potem okazało się, że mamy do czynienia ze szpiegiem, to jest facet, którego życiorys bardzo dobrze opisuje tą przejmianę ustrojową, w moim przekonaniu, przestępczą. Całkiem niedawno, kiedy usiłowałem otworzyć życiorys Turowskiego z lat 90-93, czyli kiedy on wrócił do Polski, wrócił w połowie lat 80., ale do końca lat 80. wiedziałem, co się z nim działo. Miałem dziurę w trzyletnią, jeżeli chodzi o jego życiorys, nie wiedziałem, co się z facetem działo. Wyciągnięcie materiałów częściowo, które do niedawna były jeszcze zastrzeżone, pokazały, co tą dziurę wypełnia. Udział właśnie w tej operacji finansowej. Nie wiem dlaczego, pewnie ktoś przez nieuwagę puścił jeden dokument, który woleliby, żeby był dokumentem nadal tajny, a mianowicie jak Tomasz Turowski jedzie z ekipą Departamentu Pierwszego z pieniędzmi z torbami wyładowanymi pieniędzmi, kupować maszyny drukarskie, żeby kupować w Polsce drukarnię dla Rzeczpospolitej między innymi, czyli czołowego wówczas dziennika, w którym ja potem pracowałem, czy dla Editions Spotkania, a potem, co się okazuje, że przez 3 lata ten człowiek zajmował się czym? Prywatyzacją Stoczni Szczecińskiej. I to jest, proszę Państwa, prawdziwa tak naprawdę mafia. Bardzo dziękuję. Tu się dużo wątków pojawiło. Proszę Państwa, pewnie będziemy się poruszać dwutorowo, nie tylko lata 80. i 90., ale też i kwestie tego, że mamy do czynienia z funkcjonariuszami przestępcami, być może dużo bardziej istotnymi dla transformacji ustrojowej oraz tymi twarzami, które myślę, że są potocznie kojarzone z mafią, zwłaszcza początku lat 90. To ten wątek jeszcze bym przez chwilę pociągnął i jeszcze jedno pytanie do pana Jerzego Jachowicza. Kim oni byli w latach 80. Ci ludzie, którzy zaczęli tworzyć polską, potocznie rzecz biorąc, mafię, oprócz tego, że wiemy, że bardzo często, i to jest chyba nieprzypadkowe, byli cinkciarzami. Czym oni się jeszcze zajmowali wtedy w latach 80. W latach 80. w większości byli to członkowie, można ich nazwać członkowie szajki, bandy, tak jak tutaj użyto określenia, czyli grupy przestępców, trochę się zmieniającej, odpływającej i przyjmujących nowych członków, ale trzon tej grupy był trwały i później oni wszyscy stanowili tak zwany zarząd Pruszkowa. Otóż byli to pospolici kryminaliści, którzy zajmowali się włamaniami zarówno do hurtowni, do fabryk, gdzie fabryk produkujących rzeczy z udziałem stopów srebra i ich oczywiście interesowała kradzież srebra, także napady na wybrane przedtem dokładnie spenetrowane środowiska ludzi, którzy mieli w domu jakieś cenne bądź zbiory obrazów, bądź zbiory wartościowych rzeczy w postaci wyrobów złota i tak dalej. No byli to, jak mówię, pospolici gangsterzy i to oni, pospolici złodzieje, i to oni w gruncie rzeczy nadali pierwszy taki sznyt, ale później zostali szybko wzmocnieni przez młodych pruszkowiaków, tych właśnie, którzy byli cinkciarzami, i wśród nich tam wyrastały nowe gwiazdy, między innymi właśnie wspomniany tu Masa, czy nieżyjący już Wojciech Kiełbasiński, czyli Kiełbasa. Ale ja chciałbym też... Zastrzelony, nawiasem mówiąc, pod sklepem mięsnym. Tak, no pod sklepem, tak, no spożywczo mięsnym, ale rzeczywiście codziennie, czy co jakiś czas dokonywał tam zakupów na śniadanie. Głównie interesowały go świeże bułki, świeży baleron i szynka, i tam został zastrzelony wtedy, gdy szedł do samochodu na schodach takiego mini marketu. Ja też chciałem na chwilę jednak wrócić do takich fundamentów tego, o czym mówiono wczoraj, o czym mówił Czarek,
Mianowicie no, to, żeby mieć w pamięci to, iż właściwie przestępczość zorganizowana w znaczeniu takim potocznym miała już i mocno była rozwinięta w latach 70., nie tylko 80. I że wspierały ją służby, głównie nie tylko służby kryminalne policji, ale także służba bezpieczeństwa. I może podam tylko dwa przykłady. Pierwszy to, znam taki przykład, kiedy produkowała, to Węgrzy byli specjalistami i dyrektor takiej wytwórni fałszywych dolarów w Budapeszcie, nawiasem mówiąc, później, nie wiem czy Czarek pamiętasz, miał zostać dyrektorem naszych, dyrektorem, nie, dyrektorem produkcji dowodów, nowych dowodów osobistych, tych, których... Polska wytwórnia papierowa. Tak, tak. No więc produkowano fałszywe dolary na Węgrzech i w momencie, gdy Służba Bezpieczeństwa chciała po oczywiście wstępnym rozejrzeniu się kogoś zaangażować czy zwerbować na swojego tajnego współpracownika, a wiedzieli, że jest amatorem kupowania dolarów, to mieli swoich cinkciarzy, którzy z pełną świadomością sprzedawali te dolary, które przekazywała im Służba Bezpieczeństwa i te dolary były zaopatrzone w pewien, jak się dziś nazywa, taką nitkę plecioną, która, jak? Hologram. Hologram, tak, który umożliwiał znalezienie za pomocą tamtych przyrządów badających ukryte dolary w domu. I jeżeli chciano takiego faceta osaczyć, to właśnie był jeden ze sposobów na zwerbowanie. No to pokazuje, jak dalece Służba Bezpieczeństwa pilotowała, to zresztą wczoraj pan mówił, ale także, ale jak dalece ingerowała w działania tych grup. I drugi przypadek, który chcę pokazać jako klasyczną przestępczość zorganizowaną, to muszę się państwu przyznać, że w tym czasie, kiedy tu siedzący obok mnie po prawej stronie młody człowiek wyciągał szyję na ten świat i ja wpadłem w szpony zgubnego nałogu, mianowicie zacząłem grać no, od kilku lat już wcześniej jako student w brydża sportowego. I akurat w latach 60., w końcówce lat 60. Już przyswajałem ten, można powiedzieć, uniwersytet brydża sportowego, jego najwyższe tajniki i w związku z tym obracałem się w grupie osób grających brydża sportowego, wyjeżdżających często za granicę. To byli moi koledzy, graliśmy jednak w turniejach, na przykład do Gdańska ja pierwszy raz przyjeżdżałem w latach właśnie 60. na tak zwany Kongres Bałtycki, jako zawodnik biorący udział w turniejach brydża sportowego. No i w tej grupie, w której ja się obracałem, była, można powiedzieć, elita wtedy graczy, którzy często wyjeżdżali za granicę. I po kilku, bodajże w 71 roku nagle wykryto, że oni stanowią bardzo potężną grupę przemytniczą, która, i to byli reprezentanci Polski, to była grupa, którą dziś moglibyśmy określić śmiało właśnie jako grupa zorganizowana białych kołnierzyków, ponieważ byli to ludzie wszyscy albo na stanowiskach dyrektorów, albo na stanowiskach docentów, pracowników nauki, no bo większość to była ludzi, można powiedzieć, z wyższych sfer inteligencji. Otóż ta grupa, ja do dziś oczywiście nazwiska ich pamiętam, zajmowała się
prostym procederem, mianowicie wywoziła z Polski dwie rzeczy. Dolary oraz kawior. Jeździli do Rosji albo od przemytników rosyjskich kupowali kawior i jeżdżąc do Europy Zachodniej wracali ze sztabkami złota. Przy czym, żeby ten proceder mógł trwać kilka lat, to oczywiście musieli być zwerbowani do tego procederu celnicy na lotnisku, ale później znaleziono drugi kanał przerzutowy, mianowicie na południu przez Czechosłowację, gdzie górale pomagali przenosić zarówno dolary, które oni najpierw jadąc do Wiednia, a później z Wiednia, mając już otwartą drogę, przewozili do takich krajów głównie jak Francja, Anglia, Włochy, bo to były te główne, Belgia, to były te główne kraje, gdzie się grywało w dużych międzynarodowych turniejach. I o tyle ciekawe, że to była grupa około 10 osób, z którymi ja się ocierałem kilka razy w tygodniu. I jeden z nich, na przykład Marek Kasprzak, który był restauratorem, miał w Ząbkach pod Warszawą restaurację, pożyczał ode mnie, ale dla kamuflażu od czasu do czasu 300-400 zł. Ja z biedą mu pożyczałem i czekałem tylko, kiedy mi odda, regularnie oddawał. I dopiero później ktoś mi powiedział, że to była po prostu gra z jego strony, żeby, bo oni to złoto, to było też ciekawe, zakopywali w ziemię podobnie jak w aferze Matejewskiego Zalew. I to byli czołowi, naprawdę czołowi brydżyści Europy. Bogumił Seifert jako mózg tego całego przedsięwzięcia. Wtedy był taki tytuł radca prawny Ministerstwa Finansów, a Ministerstwo Finansów i jego gabinet był centralą tej wymiany, tej dystrybucji w obydwie strony. A więc dolarów, kawioru, a później rozprowadzania tego złota. Wyroki były potworne, bo Bogumił Seifert dostał 8 lat więzienia, a inni, między innymi Selim Achmatowicz, pracownik naukowy obiecujący Politechniki Warszawskiej, Andrzej Simon Politechniki Krakowskiej i kilku innych, nie będę tu nazwiska, między innymi Antek Jaworski, którego później córka była Miss Polonii, ale to już w późniejszym okresie, no dostali bardzo wysokie wyroki od około 5 lat. Oczywiście dziś możemy mówić, że to była patologia PRL-u, że nie można było w sposób naturalny prowadzić wymiany handlowej, prawda, między obywatelami krajów Europy. No ale wtedy takie były to czasy i można powiedzieć, że jeżeli taka grupa działała przez kilka lat pod okiem no, dziesiątek innych ludzi, którzy na co dzień z nimi żyli i nie dało się wysypać, to znaczy, że była to grupa dobrze zorganizowana, a sypnął ją jeden ze zwerbowanych agentów w naszym środowisku, nie będę wymieniał jego nazwiska, też niezły gracz, z Kielc. Może te wyroki były pochodną tego, że nie mieli dobrej kryszy po prostu. Tak, oni byli raczej nie dzielili się z funkcjonariuszami więc, MSW. Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy spróbowali jeszcze odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Jeśli myślimy o poważnej przestępczości, która być może zaczyna kiełkować w latach 80., a dwutorowo poprzez gangsterów i poprzez tych ludzi związanych z aparatem władzy dawnej się rozwija w latach 90., to gdybyśmy popatrzyli na lata 80. jak na proces, tak to nazwijmy sobie roboczo, pierwotnej kumulacji kapitału. Pan redaktor Gmyz powiedział tutaj o legalizacji tych pieniędzy operacyjnych wypracowywanych między innymi przez Departament Pierwszy. No a nie zapominajmy też o wielkiej aferze, o której chyba dzisiaj jakaś wzmianka ledwie się pojawiła w którejś z wypowiedzi.
o Rzemku, prawda, i o zarządzie drugim Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli o wywiadzie wojskowym. Natomiast tu pytanie do pana doktora Nawrockiego. Jak można spojrzeć na przestępczość dotyczącą kradzieży i przemytu samochodów pod tym kątem? Bo wczoraj, proszę państwa, w wystąpieniu pana doktora Nawrockiego pojawiła się taka informacja, że w jednym tylko roku jedna grupa, wcale nie najliczniejsza, wypracowała, jeśli dobrze pamiętam, 200 milionów zysku. W połowie lat 80., kiedy średni dochód w tamtym czasie roczny wynosił około 200 tysięcy złotych. Oni wypracowują 200 milionów. To prawda, dziękuję bardzo za to pytanie. Ja myślę, że żeby dojść do przestępczości związanej z kradzieżą samochodów, warto się cofnąć nieco głębiej, ale też strywializuję to poważne pytanie tak na samym początku, bo mimo że jestem bardzo młody, to też miałem swoją możliwość przyjrzenia się z nieco innej strony niż zwykły obywatel przestępczości niezorganizowanej, jeszcze tej niższej, o której mówi masa, nie trzepakowej, ale jeszcze niżej podprogowej. Byłem bowiem bokserem Gdańskiego Klubu Stoczniowiec, tam spotykało się różne osoby, oczywiście w wieku juniorskim, a to pozwoliło mi, nabyte umiejętności bokserskie pozwoliły mi, że gdy moi koledzy studenci byli czy kelnerami, czy myli okna, zarabiali w jakiś inny sposób, to ja byłem bramkarzem w kilku trójmiejskich dyskotekach, a więc tym, którzy uchodzili w Gdańsku za wielkich gangsterów, a jak wiadomo, lokale są dość często takim miejscem zbornym tej miejskiej przestępczości. Tak, wiem, że to są byli przestępcy na sali i słuchają tych słów. Wobec tego zarówno Jarosław Sokołowski, Masa, jak i ci, którzy byli jeszcze niżej, spotykali się często w dyskotekach, a taka perspektywa oglądania ich czy w walce ringowej, czy z boku, przy tej świadomości, że tak naprawdę nie są prawdziwymi gangsterami, a jedynie bożyszczami dla małych dealerów handlujących jakimiś detalicznymi ilościami narkotyków albo drobnych złodziejaszków, pozwala też, wydaje mi się, nabrać innej perspektywy przy rozmowie o przestępczości zorganizowanej, a ta przestępczość zorganizowana nie jest wcale, drodzy państwo, charakterystyczna tylko dla PRL, bo sobie przypominam, w II Rzeczpospolitej istniał automobilowy gang Kłaka, który wyłącznie dzięki współpracy z milicjantami mógł funkcjonować przez kilka lat, napadając na dwory, rabując te dwory, i już wówczas w II Rzeczpospolitej było wiadomo, że policyjno wówczas gangsterski sojusz gwarantuje pewien sukces. Ponadto dr Łokietek i tata Tasiemka, dwóch przestępców związanych w II Rzeczpospolitej ze strukturami Polskiej Partii Socjalistycznej, ściągający haracze na warszawskich dzielnicach, trudniący się także przemytem właśnie w Warszawie, i ominę specjalnie PRL, szanowni państwo, i wskoczę w lata 90., żeby potem się na moment cofnąć. Otóż jest taka świetna książka, którą zawsze wspominam, Kietli Stęsvik Ostli napisał książkę o skandynawskiej przestępczości, ta książka nosi tytuł Policjanci i złodzieje, i on tam analizuje wielką przyjaźń jednego z norweskich policjantów ze złodziejem, nawiązuje też do antropologicznych badań, pokazując tak naprawdę, że świat przestępców i tych, którzy mają uchodzić za stróży prawa, czy są stróżami prawa formalnie, jest bardzo do siebie podobny. Oni funkcjonują na granicach prawa, przepraszam, funkcjonują oczywiście na marginesie prawa, posługują się podobnym językiem, pewnych przenośni, onomatopei. Też Kim Kellstrom zrobiła taką analizę mówiącą, że tak naprawdę policjanci często, jeśli są policjanci, to mogą powiedzieć ci policjanci z przestępczości, zajmujący się przestępczością zorganizowaną, policjanci śledczy, tak naprawdę traktują przestępców jak partnerów w grze, a niekoniecznie jak przeciwników. Te światy się po prostu przenikają, a PRL jest sztandarowym tego, szanowni państwo, przykładem, i mówią o tym już pierwsze, już początki Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w 1947 roku,
powstała taka specjalna akcja ekonomiczna, o której tylko wczoraj hasłowo wspominałem, w ramach połączonych służb wywiadu i kontrwywiadu działała eksportowo-importowa spółka Dimex przez dwa lata, w latach 47-49 ta spółka na szmuglu, na kradzieżach w Berlinie, a także na eksportowaniu z Polski do Berlina artykułów spożywczych zarobiła około 8 miliardów złotych i niespełna 2 miliony dolarów. Same te wartości polskie, czyli około 8 miliardów polskich złotych, tylko to oznaczało tylko miliard mniej niż cały operacyjny fundusz w tamtych czasach Ministerstwa Obrony Narodowej. A kto stał za tym procederem i kto był też jego mózgiem? Wacław Komar, przed wojną Mendel Kosoj, funkcjonariusz Komunistycznej Partii Polski, funkcjonariusz NKWD. Jeden z takich największych bezpieczniaków Polski, jeśli można tak skrótowo powiedzieć, po roku 1945, nikt w aferze Dimexu nie poniósł odpowiedzialności z tych, którzy kierowali całym związkiem przestępczym, a oczywiście wsadzano tam do więzienia na półtora roku, na rok jakichś drobnych przestępców szmuglujących, przewożących, kradnących i napadających. I ten schemat niejako powtarza się w kolejnych aferach, tak? Powtarza się w aferze Zalew, tylko czym różni się afera Zalew od wszystkich pozostałych afer z PRL-u? Otóż w aferze Zalew odpowiedzialność ponieśli wysocy funkcjonariusze MSW. Ryszard Matejewski dostał wyrok 12 lat pozbawienia wolności, ale tylko dlatego, że zmieniła się w PRL władza i Edward Gierek chciał się rozliczyć z poprzednim systemem. Franciszek Szlachcic, nowy minister spraw wewnętrznych, chciał niejako pognębić Mieczysława Moczara. Tutaj taka ciekawa anegdota, jeśli chodzi o Mieczysława Moczara, wówczas ministra spraw wewnętrznych, wspomina to Henryk Żmijewski, pułkownik przebywający na placówce w Moskwie, że Mieczysław Moczar, gdy przyjechał do Moskwy, zażądał od niego, przekazał mu listę rzeczy, które w Moskwie należy kupić. Żmijewski porównuje to, jest wówczas sądzony w aferze Zalewu, więc porównuje wielkość tej listy zakupów, jaką miał dla pana ministra wychować, z połową aktu oskarżenia. Jak podliczył dr Witold Bagieński, ta lista ma 42 strony artykułów, jakie pułkownik Żmijewski ma nabyć. Jeszcze przed samym wyjazdem Mieczysław Moczar pyta Żmijewskiego, czy na pewno kupił mu zegarek dla jego służącej, bo chciałby go zabrać. Oczywiście, co powtarza w tym procesie Żmijewski, nie spytał się, skąd Żmijewski ma wziąć na to pieniądze. Czyli takie praktyki, jak wynika z tego dokumentu, były naturalne w pracach i wywiadu, i kontrwywiadu cywilnego, i wojskowego. No i, drodzy Państwo, największa afera żelazo. Może potem odpowiem na te pytania samochodowe, tylko dlatego, że mówiliśmy o tym wczoraj, szanowni państwo, był dość obszerny wykład o samej mafii samochodowej, o gangu samochodowym, a nie doszliśmy tak naprawdę do tego, dlaczego te autobandy, o których wspominał redaktor Gmyz i o których ja wczoraj mówiłem w referacie, są pewnym kolejnym punktem na przestępczej drodze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Afera Żelazo, maj 1971 roku, już nie będę wracał do samych początków i do tego typowego recyklingu przestępczości cywilnej, powszechnej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bo cała trójka braci Janoszów, przepraszam, dwóch braci Janoszów jest tajnymi współpracownikami, trzeci jest kontaktem operacyjnym, a po to, żeby zdobyć kontakt z przebywającymi po ucieczce do RFN braćmi Janoszami, najpierw się oczywiście werbuje ich brata pozostającego w Polsce, więc jest to typowy recykling przestępczości zorganizowanej przez MSW, a takie apogeum i przewóz wszystkich kruszców i wartości następuje w maju 71 roku i już kończąc tylko o samym mechanizmie. Oczywiście Departament I MSW daje sygnał do NRD, że oto przewoził te materiały Kazimierz Janusz swoim Mercedesem 200, który usiadł, bo było tam blisko 150 kg złota. Oczywiście granica celna dla niego się otwiera. Ten samochód jest jedynie kroplą w morzu całego transportu, który idzie zza zachodniej granicy, bowiem jadą zarówno dwa wagony kolejowe, jak i kontenery z wyrobami futrzarskimi i z wielkimi wartościami, także jeszcze dewizowymi, z brylantami, których nie sposób tutaj wymienić. A więc widzimy, szanowni państwo, powtarzający się mechanizm funkcjonowania przestępczości zorganizowanej w PRL. Ja to bym porównał do takiego, tak obrazowo, być może do źródła, bo tak naprawdę
W PRL ludzie chcieli żyć tak samo, jakby żyli nie w PRL. Najpierw po 45 roku chcieliby mieć żywność, chcieliby się żywić, potem w latach 60. chcieliby mieć to mieszkanie ze ślepą kuchnią, już w latach 70. ich aspiracje trochę wzrosły, chcieliby mieć być może samochody, Coca-Colę z zachodu, czyli wydaje mi się, że popyt jest właściwie nie taki sam oczywiście, ale zbliżony do życia w innych warunkach. No oni by chcieli żyć na jakimś poziomie, jak ludzie, a podaż może się odbywać wyłącznie w podziemiu, bo nie ma normalnego rynku, żyli wszyscy w nienormalnym świecie, więc płynące źródło popytu gdzieś tam pod ziemią może w każdej chwili eksplodować, bo popyt idzie tylko pod ziemią i co mogło zrobić MSW? No oczywiście dać ujście temu źródłu i tak wydaje mi się stało się w latach i 40., i 60., i 80. Dziękuję. Proszę Państwa, ja bym wrócił do jednego nazwiska, które się tutaj pojawiło w wypowiedzi pana redaktora Gmyza, mianowicie chodzi o generała Czesława Kiszczaka. Powiem szczerze, mam pewien problem, jak spojrzeć na jeden istotny fakt dotyczący końcówki lat 80. w kontekście tego, gdybyśmy postawili jakąś taką bardzo ciekawie brzmiącą tezę, że to miał być może patron pewnych zmian, które się dokonały na przełomie lat 80. i 90., także w kontekście, które nas tutaj interesuje. W 1985 roku zaczął działać Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy i to była struktura wymyślona przez generała Czesława Kiszczaka, przez niego kontrolowana, pilotowana. I to miał być taka komórka, która dyscyplinuje, kontroluje funkcjonariuszy. Komórka o bardzo daleko posuniętych możliwościach takiej kontroli, łącznie z kontrolą operacyjną, czyli moglibyśmy powiedzieć, że funkcjonariusze Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy mogą inwigilować innych funkcjonariuszy, co zresztą robili. Jak w związku z tym patrzeć na rolę Kiszczaka w tym wszystkim, który doprowadził do powstania właśnie tego ZOF-u, a z drugiej strony być może pojawia się w drugim albo w trzecim tle jako patron innych przedsięwzięć. Jak postrzegać samo funkcjonowanie tego Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy w takim razie? Czy popularna ZOFka, tak mówiono na tą strukturę w ramach MSW, rzeczywiście była milicją w milicji, czy też esbecją w esbecji, która jednak miała szersze zadanie i nie bez kozery ten wydział nie został nazwany Wydziałem Spraw Wewnętrznych, tak jak się to teraz nazywa. To był Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy i owszem, miał on wśród swoich statutowych zadań zwalczanie przestępczości samych esbeków, ale drugim zadaniem zupełnie niestatutowym było krycie przestępczości tych esbeków. Jeden tylko przykład, ja się ZOFką jako strukturą nie zajmowałem jakoś intensywnie, trafiłem przy okazji badania akt Departamentu Pierwszego bardzo taką ładną sprawę, która pokazywała, to była też sprawa odpryskowa od Turowskiego, mianowicie jego adwokat, który reprezentował go w procesach przeciwko mnie, to były redaktor naczelny Płomieni i Rzeczywistości. Odkryłem, że był zawerbowany również przez Departament Pierwszy pod pseudonimem Medą i poprosiłem o te akta i to była historia tego werbunku, który to werbunek miał miejsce w restauracji Krystal Budapeszt. W ogóle na mapie Warszawy było tak, że były ulubione miejsca funkcjonariuszy, czy to czwórki, czy jedynki. Krystal to było takie miejsce, gdzie Departament Pierwszy głównie przesiadywał, a opowiem, bo ta historia też ma taką fabularną kodę, która powoduje, że scenarzyści przy tego typu historiach bledną. I mianowicie jak ten człowiek był werbowany, nagle ktoś rzucił, i to nie było wyjaśnione, ktoś słowa, a tymi jaćki, tutaj następował szereg razów niecenzuralnych, zakończonych słowem będziesz. I w tym momencie rozpętała się strzelanina. Jak potem ZOFka podliczyła, wystrzelono na małej przestrzeni, stosunkowo
stosunkowo małej przestrzeni restauracji Krystal, bo tak, to też 64 pociski. I to, że tam nikt nie został draśnięty, to nie wiem, czy to brak umiejętności strzeleckich tych funkcjonariuszy, czy też po prostu strzelali na pokaz na wiwat. W każdym razie Zofka się tym zajęła i zajmowała się w sposób specyficzny, to znaczy, bo tej strzelaninie w okolicy było, bo to centrum miasta w końcu, dosyć głośno. No i metodycznie ta sprawa została zamieciona pod dywan. Ale to była też taka formacja, która służyła do rozpraw wewnętrznych Kiszczakowi, coś w rodzaju gwardii pretoriańskiej. Aha, bo nie zamknąłem tej kody, żeby było zabawniej. Dzisiaj w restauracji, ulubionej restauracji SBK-u z Departamentu Pierwszego mieszczą się sale wystawiennicze Instytutu Pamięci Narodowej imieniem Janusza Kurtyki. Także to miejsce, które kiedyś SBC-y tak ukochali, w tej chwili służy polskiej historii. Tego chyba, że żaden scenarzysta by nie wymyślił. Ale Zofka służyła też do porachunków wewnątrz gangsterskich, a mianowicie w momencie, w którym Kiszczak, ja z nim mam problem, bo ja nie wiem, czy on był cwany, czy inteligentny. Jak wiadomo, cwaniactwo to jest coś, co durniom zastępuje inteligencję, a Kiszczak był, nie wiem, czy państwo wiedzą, jakie wykształcenie miał Kiszczak, niepełne, podstawowe. Więc to jest rzecz mało znana, natomiast był on jednym z najbardziej sprytnych, cwanych ludzi, co widać, jak on sobie dawał radę w rozgrywkach z ludźmi o wiele lepiej od niego wykształconymi. Nie wiem, czy państwu mówi coś nazwisko Fabian Dmowski. To był z swojego czasu szef rezydentury Departamentu Pierwszego w Rzymie, rezydentury o kryptonimie Baszta, człowiek władający 4 czy 5 językami, bardzo doświadczony funkcjonariusz Departamentu Pierwszego z bogatą przeszłością. No, człowiek, który zdecydowanie był dużo lepiej wykształcony od Kiszczaka i miał autentyczne sukcesy w pracy operacyjnej. No, Kiszczak, jak wiemy, też w Londynie robił za PRL-owskiego szpiega, ale sukcesów tam nie miał żadnych. Natomiast Dmowski miał, no i w końcu został mianowany dyrektorem Departamentu Pierwszego. I z akt to jednoznacznie nie wynika. Pozbyto się go bardzo szybko. Jak podejrzewam, Kiszczak uważał go potencjalnie za swojego konkurenta, na którego mógłby postawić Jaruzelski, gdyby chciał się pozbyć Kiszczaka, którego to Jaruzelski Kiszczaka się bał po prostu. Natomiast Dmowski został załatwiony w sposób bardzo przemyślny, a mianowicie Zofka ruszyła, żeby sprawdzać rzecz, którą robili wszyscy wysocy urzędnicy MSW, a mianowicie wykorzystywali funkcjonariuszy czy żołnierzy sobie podległych do prac remontowo-budowlanych. I to była powszechna praktyka i Dmowski sobie budował domek letniskowy pod Lasem Kabackim, no i tam jacyś żołnierze czy funkcjonariusze jednostek nadwiślańskich, o ile dobrze pamiętam, brali udział w tym remoncie i to zostało potraktowane jako pretekst, żeby go usunąć ze stanowiska dyrektora Departamentu Pierwszego i na tym się skończyła jego kariera, więc Zofka z jednej strony dbała rzeczywiście o pewnego rodzaju czekistowską moralność, bo coś takiego istniało. Ci ludzie mieli pewien system, ciężko mi to przychodzi nazywać wartości, ale coś takiego funkcjonowało, tylko że ono nie wypływało jakby z podbudek moralnych, tym bardziej religijnych, tylko z powodów praktycznych. A mianowicie na przykład dbano, żeby państwo się dziwią, bo to alkohol był rzeczą powszechną w służbach specjalnych, ale dbano na przykład w szkole Departamentu Pierwszego w OKKW, czyli Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadowskich, czy słynne Kiejkuty, żeby funkcjonariusze, skoro już piją, to żeby mieli mocną głowę, wobec czego już na tamtym etapie studentom tych kursów wywiadowczych mieli nieograniczony dostęp w Kiejkutach do alkoholu i byli obserwowani, który ma słabą głowę i który za dużo gada po wódzie, i byli w ten sposób kontrolowani, ale na przykład też dbano o pewnego rodzaju moralność w ramach służby bezpieczeństwa i na przykład państwo się zdziwią, Kiszczak cały czas jedna żona, Jaruzelski też jedna żona. Znam całą masę SBK-ów, którzy powiedziałbym, że się prowadzili zgodnie z moralnością katolicką. Z czego to wynikało? Bynajmniej nie z wiary, tylko że jak się
patrzyła na proces pozyskiwania tych funkcjonariuszy do służby, to ich tak pozyskiwano, żeby nie było zagrożenia również ze strony rodziny. I na przykład wywiad środowiskowy dotyczący rodziny funkcjonariuszy już na wstępnym poziomie obejmował również kwestie takie, czy ktoś nie ma skłonności do dziewczyn, na przykład jakiś oficer. I to, co w niektórych służbach było bąd podrywający panienkę za panienką, to wcale nie było dobrze widziane w służbach specjalnych PRL-u. Z jednego względu, że wiadomo było, że jeżeli dojdzie do kryzysu małżeńskiego w ramach rodziny esbeckiej, to żona po prostu, która zostanie wymieniona na tak zwany nowszy model, z żalu może opowiadać o tym, co robił mąż. I to stanowiło realne niebezpieczeństwo. I naprawdę romanse w ramach Służby Bezpieczeństwa były jeszcze dopuszczane w ramach samego resortu. Natomiast jeżeli ktoś miał romans poza resortem, a nie daj Boże romansował na przykład tak jak Goleniewski, jeden ze słynniejszych uciekinierów Departamentu Pierwszego, i oni o tym zawsze pamiętali, że on zwiał z kochanką niemiecką w Berlinie Zachodnim. I to było zawsze postrzegane jako coś bardzo niebezpiecznego dla służb. To może jeszcze jedna drobna historia. Teoretycy socjalistycznej moralności także zwracali uwagę na to, że nie można doprowadzić do anarchizmu seksualnego. To prawie cytat z takiego opracowania chyba z 1967 roku. Chociaż zażegnywali się, że nie są pruderyjni. I konkretny przypadek, bardzo dobrze zapowiadająca się kariera dobrego w cudzysłowie funkcjonariusza Czesława Wojtalika z Gdańska, także zakończyła się przez to, że miał nieuporządkowane życie seksualne. Zakończyła się w sytuacji, w której kiedyś, żeby się przed nią popisać, pokazał zdjęcie operacyjne z chrztu jednego z dzieci Lecha Wałęsy. Nie pamiętam, o które to dziecko chodziło. W każdym razie SBC zrobili tam zdjęcie operacyjne i to zdjęcie po prostu wyciekło. Uznano, że jakby się miarka w tej sytuacji przebrała i że no, major chyba, jeśli dobrze pamiętam, bo do takiego stopnia Wojtalik no, nie gwarantuje żadnej szczelności, konspiracji, działań i niestety został wyrzucony z resortu. Ja może jeszcze dodam, że jesteśmy przy sprawach seksualnych, nie chciałbym dominować dyskusji, ale jest ciekawa rzecz, bo bardzo mnie zaintrygowała swojego czasu opisywana między innymi przez Timothy Gartona Asha kwestia wabików seksualnych używanych przez służby specjalne, i NRD-owska Stasi miała grupę oficerów, którzy byli oficerami, funkcjonariuszami służb specjalnych NRD, którzy stosowali właśnie metodę na podryw, czy naciąganie co atrakcyjniejszych pań i panów, bo byli wśród nich również osoby zorientowane na homoseksualistów, żeby w ten sposób pozyskiwać źródła albo informacje. Ja zastanawiałem się, czy kiedykolwiek coś podobnego istniało w naszych służbach. Otóż nie było takiej wyspecjalizowanej grupy funkcjonariuszy, którzy grali ciałem, natomiast nie oznacza, że ta metoda nie była stosowana. Oni po prostu werbowali do współpracy osoby trudniące się prostytucją, czy to hetero, czy homoseksualną, i ta metoda bywała dość często używana, no, na przykład w stosunku do duchownych. Znam taki wypadek, gdzie zwerbowano prostytutkę, która zresztą, żeby historia była jeszcze bardziej fabularna, była osobą, która była kiedyś nowicjuszką w zakonie katolickim. I ją usiłowano zmusić do nawiązania romansu z księdzem. No, ksiądz okazał się odporny, ale bywały przypadki, że księża nie okazywali się odporni. Proszę Państwa, takich obyczajowych rzeczy w aktach zarządu ochrony funkcjonariuszy jest naprawdę sporo. Gdyby ktoś chciał pod tym jednym kątem czytać te akta, znajdzie takich materiałów dużo. Wróćmy do początku lat 90., kiedy to część funkcjonariuszy albo nie przychodzi weryfikacji, albo sama odchodzi z resortu i zaczyna zupełnie inną działalność, stają się biznesmenami, tak to powiedzmy. Gdyby panowie redaktorzy podzielić, jakiego rodzaju przewagi nad innymi biznesmenami, przynajmniej w niektórych branżach, mogli mieć ci funkcjonariusze? Nie zawsze to były tytany intelektu przecież. Czy można powiedzieć, jakiego rodzaju właśnie to były przewagi nad ewentualnymi innymi konkurentami, którzy nie mieli albo takich kolegów, którzy kiedyś w służbach byli, albo też no byli zupełnie spoza tego świata? Jerzy, bo ja nie chcę dominować. No,
Tak. Więc ja chciałbym zwrócić uwagę jednak na pewne różnice między przestępczością zorganizowaną w latach 70., 80. i w latach 90., ale o tym później. Natomiast odpowiadając wprost na pana pytanie, to jest dosyć czytelne, mianowicie, że ci, którzy policjanci, byli milicjanci, byli esbecy, bo pamiętajmy też, że na 22 tysiące funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na przełomie 88 i 89 roku, a więc na krótko przed okrągłym stołem, generał Kiszczak wydał polecenie, w wyniku którego 5 tysięcy funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zamieniło legitymację na legitymacje milicyjne, tym samym instalując, można powiedzieć, w szeregach milicji obywatelskiej no, olbrzymią masę swoich ludzi, którymi można było sterować, wydawać polecenia, na których miało się wpływ. Natomiast ci, którzy zostali negatywnie zweryfikowani, a jeszcze lepiej ci, którzy sami odeszli, ponieważ wiedzieli, że prawdopodobnie nie przejdą weryfikacji, jakże oni się mylili, jakże oni się mylili. Przecież weryfikacja była taka, że naprawdę jeszcze kilka miesięcy starań niektórych ludzi i myślę, że w 80% ta kadra SB by się nadawała do wedle oceny tych komisji i szczególnie centralnej komisji do służb specjalnych przy zachowaniu pełnej lojalności wobec nowego porządku demokratycznego. To oczywiście mówię z ironią. Otóż oni mieli ogromną przewagę. Mieli przede wszystkim przewagę poprzez to, że nadal mieli swoich ludzi w organach bezpieczeństwa, najogólniej mówiąc. No, dobrym przykładem tu jest Krzysztof Rutkowski, który przecież pierwsze wielkie sukcesy pozwalające stworzyć prestiż dla swojej firmy i zbudować jej renomę, zawdzięcza temu, że dostawał informacje za oczywiście wynagrodzeniem od normalnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy mieli przecież także swoje wtyki wszędzie i błyskawicznie czy w miarę szybko te drogie auta odzyskiwali, a Rutkowski zbierał z tego także finanse. Druga rzecz, to łatwo też zauważyć, tutaj chyba Czarek wspomniał nazwisko pewnego pana, on nigdy nie był funkcjonariuszem, ale miał pewne związki, właściciela wielkiej firmy komputerowej, który wygrywał największe przetargi na najcenniejsze z punktu widzenia także bezpieczeństwa państwa i informacji o państwie przetargi na informatykę. Tutaj myślę o panu Krause, Ryszardzie. A podobnie mamy z mediami, ale wracając na ten niższy stopień ludzi wywodzących się ze Służby Bezpieczeństwa, to przede wszystkim ochrona, ochroniarze. Mnóstwo firm ochroniarskich, które łatwo sobie wyobrazić, że mają wiedzę, którą mogą spożytkować na różny sposób, w tym także na sposób przestępczy, a to dlatego, że przecież ta więź między światem kryminalnym zawiązana w latach 70. i 80. jako tajnymi współpracownikami przetrwała zarówno dla funkcjonariuszy czynnych w służbie, którzy odgrzewali te znajomości, a jeszcze otwarciej i jeszcze łatwiej dla tych, którzy ze służby odeszli.
Otóż wystarczy sobie wyobrazić, jak firma, która ubezpiecza i zakłada alarmy i jednocześnie zabezpiecza pod każdym względem różnego rodzaju ważne firmy produkcyjne, jakie ma możliwości korzystania z tej wiedzy. Słynna firma Consulnet, którą Państwo spotykacie w każdym mieście w kraju, prawda, stworzona przez byłych funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu, którego szefem był odeszły ze służby profesor Jerzy Konieczny, szef UOP, przedtem wieloletni wykładowca na Akademii Spraw Wewnętrznych. Jego ludzie zostali w którymś momencie oskarżeni o kradzież obiektu, którego pilnowali, czyli fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Polegało to na tym, że ci ochroniarze po prostu przerzucali w sposób całkowicie bezczelny nocą części samochodowe, ważne części samochodowe, a ich kumple to zbierali i sprzedawali na nielegalnym rynku. To bardzo mi przypomina zresztą taką aferę z lat 70. radiowo-telewizyjną właściwie, kiedy kilka zakładów pracy i pracowników jakby zawiązało spółkę upłynniania kradzieży i upłynniania telewizorów wtedy będących nowością w Polsce. I tu współpracowali ludzie, proszę sobie wyobrazić, czterech dużych firm warszawskich zakładów telewizyjnych, wrocławskiego Elwro, który dostarczał jakieś części do tych telewizorów, fabryki lamp oscyloskopowych w Warszawie i jakiejś fabryki mebli, która po prostu budowała, to znaczy wytwarzała obudowę do tych telewizorów. Dziennie produkowano, nie pamiętam, ale wydaje mi się 300 telewizorów dziennie w Warszawie, natomiast oni potrafili dziennie zorganizować sprzęt i wypuścić 10 telewizorów dziennie, które szły najczęściej w okolice Bazaru Różyckiego i tam były upłynniane. Mówię o tym, odpowiadając teraz na to pytanie w latach 90., że te związki ze światem przestępczym nadal funkcjonowały i to media wielokrotnie o tym pisały. Mianowicie musimy pamiętać, że szlaki przemytnicze, które gangsterzy już mieli opracowane, które później stały się szlakami przemytniczymi papierosów, alkoholu, kiedy w spółkę z nimi weszli już funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, mieli dokładnie otrzaskane. I ostatnie zdanie. Chciałbym jednak zwrócić uwagę Państwa, że niezależnie od tego bardzo silnego stopu przestępczości zorganizowanej z dawnymi służbami i z dawnym aparatem bezpieczeństwa, w tym także to, o czym była chyba mowa wczoraj i częściowo dziś, także przecież z nomenklaturą partyjną, a nie tylko bezpośrednio z funkcjonariuszami aparatu przemocy, że niezależnie od tego jednak ta przestępczość zorganizowana lat 90. znacznie się różni od tej z lat poprzednich. Numer jeden to jest brutalizacja. Jak tutaj Czarek opowiadał o tym, o tych 60 kilku nabojach w Krystalu, to ja Państwu tylko przypomnę, 31 marca 1999 roku w restauracji Gama na Woli siedziało pięciu gangsterów z Wołomina,
I nagle o godzinie około pierwszej w południe, a to była stała knajpa tych gangsterów, między innymi, no nie będę tu nazwisk wymieniał, tak, Klepackiego, z którego wywiad robiłem, to było ciekawe, w tym czasie, kiedy on był ścigany przez policję już, to był rok bodajże 97, kiedy udało mi się namówić go, bo miałem telefon komórkowy, poza tym wiedziałem, gdzie mieszka, bo go odwiedzałem w domu, więc weszło trzech ludzi, którzy w ciągu kilku minut zostawili na podłodze pięć rozstrzelanych ciał męskich, wszystko gangsterzy. Tu już kiedyś, to znaczy wspominaliśmy dziś tutaj kiełbasę, ale przecież takich zamachów, takich likwidacji konkurencji jednak w latach 70., 80. nie było. Krótko mówiąc, brutalizacja tej przestępczości zorganizowanej z całą pewnością nastąpiła w latach 90. Przykłady, ja mogę przykłady mnożyć, zarówno gang Krakowiaka, gang Garingtona na południu, tutaj na wybrzeżu Schwarzenegger, państwo znacie te egzekucje tutaj dokonywane na wybrzeżu, podobnie w Warszawie, zamachy bombowe, różnego rodzaju, samochodowe, pod domem, wylatują drzwi willi, wraz z nimi giną inni konkurenci. Więc trzeba o tym pamiętać, że jednak ta mafia jest bardziej drapieżna, bo to, o czym mówił pan doktor, mianowicie, że w czasach PRL-u każdy chciał się jakoś urządzić i nawet ten przykład tego mojego gangu brydżystów, to było też nic innego, tylko właściwie urządzanie się ludzi bardzo, czy wybitnie inteligentnych, którzy nagle wydawało im się, że to jest droga do wzbogacenia się i dla wielu z nich była przecież, bo nie wszystkich wykryto. To jednak w latach 90. większość tych gangsterów, i tu padło słowo ze strony pana doktora wczoraj, mianowicie słowo chciwość. Jednak w latach 70., 80. ta chciwość nie była tak daleko posunięta, żeby nie liczyła się całkowicie z życiem innego człowieka, zarówno ofiary, jak i konkurenta, bo przecież pamiętajmy, że gangsterzy likwidowali nie tylko ich, ginęli i zabijali nie tylko w porachunkach, ale zabijali ludzi całkowicie niewinnych, tylko dlatego, żeby zatrzeć ślady, żeby mieć pewność, że... Więc na ten aspekt chciałem zwrócić też uwagę. Bardzo dziękuję za ten... głos dotyczący różnic. Proszę Państwa, nie wiem, czy to jest koincydencja, że wraz z procesem gwałtownej brutalizacji działań przestępczych nie idzie kwestia wyjścia z Polski Armii Czerwonej, która zostawiła po sobie nie tylko zdewastowane obiekty, ale też może trochę broni przy okazji. Pan redaktor Gmyz? Trochę tak, ale nie wiązałbym tego bezpośrednio z wyjściem, że była to broń po Armii Radzieckiej, którą się posługiwały zorganizowane grupy przestępcze. To jest dokładnie to, co mówiłem na samym początku, w momencie, w którym ta zorganizowana grupa przestępcza w postaci PZPR przestała istnieć, otwierały się dużo szersze możliwości. I owszem, trochę broni i materiałów wybuchowych po Armii Czerwonej wpadło w ręce zorganizowanych grup przestępczych, ale oni mieli źródła dostaw również gdzie indziej. No, wtedy na przykład Łucznik miał problemy z upłynnianiem AK-47, dopiero wojna w Jugosławii sprawiła, że grupy przestępcze, co do dzisiaj nie zostało wyjaśnione, zaczęły zaopatrywać walczące strony w polską broń, ale część sobie zostawiały, podobnie jak i tej cięższej broni typu granaty na przykład. Więc to było, wiąże to raczej z upadkiem komunizmu jako takiego niż z samym wycofaniem Armii Czerwonej, zwłaszcza, że to się zaczęło wcześniej. I to też pokazuje, że natura nie znosi
próżni, bo jednak mimo wszystko ta fala brutalizacji, mimo że nowe pokolenia tych bandytów były, co, mówiono, że są coraz brutalniejsze, no to dzisiaj liczby mówią same za siebie. Ja nie przygotowałem się, ale z pamięci mogę powiedzieć tak, no, pierwsza połowa lat 90. na wskaźnik zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców to jest 512. Wskaźnik z ubiegłego roku to już jest tylko 112, czyli czterokrotny spadek liczby zabójstw. W Polsce to o czymś mówi i to duża liczba tych ofiar śmiertelnych w pierwszej połowie lat 90. jest właśnie związana z tego typu egzekucjami jak w Gammie czy w Pruszkowie. Natomiast wracając do pańskiego poprzedniego pytania, jak to się stało, że funkcjonariusze się dobrze odnaleźli w trzeciej RP, to jest prosty mechanizm. Oni mieli już na samym początku handicap w postaci rzeczy, które były dobrami rzadkimi, przede wszystkim wykształcenie. Jeżeli chodzi o funkcjonariuszy Departamentu Pierwszego, zasadniczo istniał wymóg posiadania dwóch języków przez funkcjonariuszy Departamentu Pierwszego, to było już dobro rzadkie. To byli też ludzie, jak mówiłem, otrzaskani w świecie, w kilkutach przystosowywano ich naprawdę do rozmaitych warunków wywiadowczych i to byli ludzie, którzy potrafili się bez kompleksów w dużej mierze poruszać po Zachodzie. I jeszcze mieli kontakty i wielu z nich zrobiło karierę biznesową. Jurek mówił o procesie weryfikacji. On rzeczywiście był śmieszny. Jeżeli chodzi o Departament Pierwszy, to tak naprawdę dwa nazwiska poważne, chociaż część z nich odeszła z własnej woli, nie zostało zweryfikowane, czyli Aleksander Makowski i Bednarz, którzy to funkcjonariusze po latach, nie wiem czy Państwo wiedzą, zostali przez Milczanowskiego przeproszeni, że zostali usunięci ze służby i na dziesięciolecie, bodajże czy piętnastolecie UOP-u, Milczanowski napisał tekst mówiąc, że to był błąd, usunięcie faceta, który kierował rezydenturą rzymską Makowski i szpiegował papieża. Milczanowski uznał usunięcie tego człowieka za błąd, który wtedy... A Bednarz współwłaściciel Konsalnetu, jak wyglądała kariera Makowskiego po tym, no, on miał większy nawet handicap niż wszyscy pozostali oficerowie Służby Bezpieczeństwa. To jest człowiek, który posługuje się angielskim tak jak polskim, a mówi bez akcentu, ponieważ skończył szkoły amerykańskie. Jeden, chyba jedyny znany mi, ale nie znam akt wszystkich funkcjonariuszy, absolwent Harvardu. Prawa na Harvardzie to jest coś, co też daje możliwości. I jednocześnie też człowiek działający z pewnego rodzaju rozmachem. Cała ta jego dęta od strony, no, nabrał autentycznie przedstawicieli służb, że jest w stanie złapać Osamę Bin Ladena. A głównie to były wypady biznesowe. No, na czym polegał ten wielki deal Makowskiego, czyli wejście w układ z PWPW i drukowanie pieniędzy afgańskich dla Hekmatyara, które naprawdę by się pewnie skończyły sukcesem, gdyby nie to, że 9 września, czyli w wigilię zamachów na World Trade Center, Hekmatyar został odstrzelony przez ludzi najprawdopodobniej Bin Ladena, wysadzony przy pomocy ekipy dziennikarskiej, która się też samo wysadziła, no ale w zamian za to on miał tutaj kilogramami czy też większymi jednostkami ściągać szmaragdy, co niezbyt dokładnie, ale opisuje. No. Jego najbliższym współpracownikiem biznesowym jest człowiek, który do dzisiaj się ukrywa, czyli Rudolf Skowroński. Z kolei i też światy się tak przenikają. Państwo pamiętają, jak wszyscy się nabijali z tego Lepera, który opowiadał, że talibowie mieli lądować helikopterem w Sorkwitach na Mazurach, w Klewkach dokładnie, bo tam niedaleko była posiadłość Rudolfa Skowrońskiego. Ta historia jest prawdziwą historią. Zrobiono z Lepera wariata, podczas gdy ta historia o tym, że rzeczywiście posiłki terrorystów infiltrowały Polskę pod kątem możliwości wyprodukowania w Polsce broni biologicznej w postaci wąglika, to jest prawda. Tak samo na przykład
jeden z największych biznesów, czyli ten, czyli handel kokainą. Polska jako Polska, no, nie rosną u nas krzewy koki, natomiast my jesteśmy jednym z głównych dostawców chemikaliów niezbędnych do wyprodukowania koki, czyli soda. Zakład Janico Soda raz był złapany, że oficjalnie soda, która szła jako składnik do proszków do prania, tak naprawdę służyła do tego, żeby w procesie technologicznym produkować kokainę w Kolumbii. I za tymi wszystkimi operacjami naprawdę stoją funkcjonariusze zarówno cywilnych, jak i wojskowych służb specjalnych. Ja nawet zaryzykowałbym takie twierdzenie, że nie było w Polsce po 89 żadnej dużej afery, w której funkcjonariusze w sposób mniej bądź bardziej jawny nie byliby zaangażowani. To ja będę się tej tezy może przez chwilę trzymał, ale jakby dopowiadając, gdzieś około roku 2000, jeśli pamiętam, głośnego wywiadu udzielił Janusz Szlanta, który prezesem Stoczni Szczecińskiej był, zdaje się, czy Gdyńskiej, przepraszam, dziękuję za dopowiedzenie. I on tam taką bardzo ciekawą dla każdego badacza transformacji tezę podaje. Każdy ma swojego generała, mniej więcej coś takiego on mówi. Generała w tym sensie, że człowieka związanego z byłymi służbami, nie tylko PRL-owskimi, jeśli dobrze pamiętam. Więc każdy musi mieć swego rodzaju kryszę, jeśli się znowu do tego określenia mogę odwołać. A teraz chciałbym wrócić od tej tezy do postaci także bardzo znanej, ale chyba nie zasługującej w pewnym sensie na zestawianie ich w tym gronie największych aferzystów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy Nikoś miał co najmniej swego pułkownika? Czy tutaj pytanie kieruję do doktora Nawrockiego, czy też może należałoby spojrzeć na tę postać, przynajmniej tutaj na Wybrzeżu, dosyć dobrze zakorzenioną w świadomości potocznej, no w takim trybie odbrązowiania. To nie był nikt poważny, być może. Jak z nim w takim przypadku było? Na pewno miał swojego majora Waldemara Gruszczyńskiego, naczelnika Wydziału Kryminalnego MOSW w Gdańsku, ale gdy patrzymy na tą przestępczość lat 90. przez pryzmat osób, które ją tworzyły i cofniemy się trochę do dokumentów, to zobaczymy właśnie Nikodema Skotarczaka, do którego dojdę za moment, ale także między innymi osoby z zarządu Pruszkowa, bo Nikodem Skotarczak w zarządzie Pruszkowa nie był, był tutaj, nie chcę powiedzieć na prowincji, bo to moje rodzinne miasto, ale jeśli chodzi o klimaty gangsterskie, to w naszej świadomości Pruszków i Wołomin pozostają w latach 90. rzeczywiście takim centrum. Ryszard Schwarz, pseudonim Kajtek, który pojawia się w dokumentach z afery Jana Labuta, gangu Jana Labuta, autobandy kradnącej samochody, tylko 200 takich samochodów znaleziono dla województwa warszawskiego. Wczoraj pokazywałem taki schemat działania i strukturę grupy Labuta, więc tam gdzieś przewija się zarówno Ryszard Schwarz, Kajtek, jak i bracia Danielakowie, Mirosław i Leszek, czyli Wańka i Malizna, to są ci gangsterzy, którzy tak naprawdę, mam nadzieję, że redaktor Jachowicz się zgodzi, obok kilku innych osób odgrywają najważniejszą rolę w gangu pruszkowskim. Co z kolei, czego dowiadujemy się o Nikosiu, gdy zobaczymy akta dotyczące jego działalności już w drugiej połowie lat 80., już po ucieczce w roku 1985. Raz. W 1985 ucieka z Polski, a w 87 roku rozpoczyna działalność i kradzież samochodów w Hamburgu i w Berlinie Zachodnim. Gdy niemiecka policja z Wiesbaden doszła, jak wyglądała ta przestępczość, i łapie Nikosia na gorącym uczynku. I teraz nie mówię wcale, drodzy Państwo, o Nikosiu, to w strukturze jego grupy przestępczej wśród tych 40 osób znajduje się Wiesław Niewiadomski, pseudonim Wariat, brat Henryka, pseudonim Dziad, czyli późniejszych szefów, jak moglibyśmy powiedzieć, mafii wołomińskiej. To chyba pierwszy tego typu ślad pokazujący, że tak naprawdę Nikosiowi w latach 90. mogło być bliżej do gangu wołomińskiego niż do pruszkowskiego, co się potem w wielu wydarzeniach powtarza, między innymi taka głośna akcja w latach 90. w Sopocie, gdzie Nikoś jest podejrzany o to, że wydał policjantom jadące kolumny mafii pruszkowskiej,
ale takiego jasnego sygnału na współpracę Wariata z Nikodemem Skotarczakiem wydaje mi się do tego momentu nie było, a ten dokument pokazuje, że Wariata niemiecka policja uznaje jako członka grupy Nikodema Skotarczaka kradnącego samochody właśnie w RFN pod koniec lat 80. Jeśli chodzi o same samochody i kradzież samochodów, to tak naprawdę znajduje się to na styku i na samym końcu afery żelazo. Major Strzemień, drodzy Państwo, to jest osoba, która bezpośrednio współpracowała z braćmi Janoszami przy aferze żelazo, i podpułkownik Drzewiecki, to takich dwóch wykonawców tego, co zlecił im generał Milecki, a także pułkownik Szwarc, odpowiedzialny za ten wydział zajmujący się aferą żelaza, więc i Strzemień, i Drzewiecki pod koniec lat 80., gdy już wszystkie łupy braci Janoszów są przywiezione do Polski, oni zastanawiają się, co tak naprawdę dalej zrobić z tą szajką, która przecież może przynosić im bardzo dobre zyski. Co tu zrobić z nimi? I w szerokim kontekście tego, w roku 77 albo 78, teraz nie pamiętam, oni rozważają, czy tak naprawdę Janoszowie nie powinni zacząć kraść samochodów na zachodzie i przywodzić je tutaj, bo samochody zaczynają być trochę bardziej modne. I przychodzi rok 80., w roku 80. zarówno w Stanach Zjednoczonych, ale także w krajach RWPG dochodzi do największego kryzysu produkcji samochodów. Samochody, także te zachodnie, osiągają większą wartość, a jak badał to Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w latach 80., na samym początku lat 80., samochody tuż po mieszkaniu są najbardziej pożądanym dobrem przez Polaków. Czyli Polacy chcą mieć samochody, oczywiście lepiej mieć samochód zachodni, Audi 80, Mercedesa czy francuskiego Peugeota, niż Fiata 125P czy 126P, tym bardziej, że trzeba się na niego zapisać i czekać latami, aż się go dostanie. Z jednej strony koniunktura, z drugiej strony pewne oczekiwania wobec najbardziej rozpoznanej grupy przestępczej ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i to początek lat 80. staje się właśnie też początkiem takiej działalności samochodowej Skotarczaka, bo wcześniej on jest waluciarzem, szmugluje, transportuje walutę, handluje ją także w Budapeszcie. I rzeczywiście, o czym starałem się przekonać Państwa wczoraj, nie ma żadnych dokumentów mówiących o tym, że Nikodem Skotarczak współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Nikt dotychczas takich dokumentów nie znalazł. Być może współpracował z Wydziałem Przestępstw Gospodarczych Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, wcześniej Komendą Miejską Milicji. Być może współpracował z wywiadem wojskowym, czego też się nie dowiemy, ale takich tez na razie nie możemy stawiać, czy hipotez, albo stawiać możemy, a nie odpowiemy na pewno na nie. Jego działalność opierała się wprost na ścisłej współpracy z Tadeuszem Jędrzejczakiem, byłym funkcjonariuszem milicji, których wokół gangu Nikosia było dużo, a tenże Tadeusz Jędrzejczak miał bezpośrednie dojście do majora Waldemara Gruszczyńskiego. Major Waldemar Gruszczyński, naczelnik Wydziału Kryminalnego, wcześniej szef jednego z komisariatów na Gdańskim Przymorzu, na dzielnicy znanej państwu w latach 70. i 80. Była to dzielnica, na której mieszkał również w odpowiednim nasyceniu element przestępczy, wielu cinkciarzy i złodziei samochodów. Wówczas w Wydziale Gruszczyńskiego, Gruszczyński współpracuje powiedzmy z Nikosiem poprzez Tadeusza Jędrzejczaka, działa tam też grupa Amerykanów, o których kilka słów powiedzieliśmy wczoraj, a więc funkcjonariuszy kradnących, nakładających haracze na handlarzy walutą, na handlarzy złotem. Wówczas w tym wydziale nie współpracuje tylko, przynajmniej to nie jest na razie udowodnione, sekcja obyczajowa zajmująca się prostytucją, nie współpracuje wyłącznie ze światem przestępczym. A więc ja bym część tej dyskusji i tych pytań przełożył w drugą stronę, bo tutaj jest pytanie tak naprawdę, czy Nikodem Skotarczak współpracuje z SB albo z milicjantami, a ja się pytam, kto z kim współpracuje, bo nasze dzisiejsze dowody i dokumenty pokazują, że być może tak naprawdę to milicja współpracuje ze Skotarczakiem po to, żeby zarabiać na nim pieniądze, żeby wykorzystywać go do tego, aby kradł, a dzielił się zyskami z milicją i ze Służbą Bezpieczeństwa. Nie jest to chęć odbrązawiania go, bo przecież on był
złodziejem. Okoliczności, w których on ucieka z Gdańska, są również szalenie ciekawe, bo od 1984 roku, od grudnia, tajny współpracownik Stereo, zresztą jest to Edwin Myszk, znany delator jeszcze z końcówki lat 70., który donosił na wolne związki zawodowe Wybrzeża, gdy w Gdańsku rodziła się opozycja, która doprowadziła do sierpnia 80. Edwin Myszk jest również częścią grupy samochodowej Nikodema Skotarczaka i to TW Stereo donosi jako pierwsze na Nikodema Skotarczaka. Celnicy na granicy łapią Skotarczaka z przemytem nie samochodu, ale jeansów, jakichś tam artykułów przemysłowych, które wiezie do Niemiec. I prokuratura wojewódzka rozpoczyna śledztwo w sprawie Nikodema Skotarczaka. To śledztwo trwa niemal rok, a on w autobusie Gwardyjskiego Klubu Sportowego Wybrzeże wyjeżdża z Gdańska do Niemiec. W ciągu roku nie udaje go się złapać, nie udaje się go skazać i tam rozpoczyna nową działalność. I to też ważny element. GKS Wybrzeże, Gwardyjski Klub Sportowy, major Kazimierz Dałksza, który współpracuje w tym czasie z kolei i z Waldemarem Gruszczyńskim, i z Tadeuszem Jędrzejczakiem. A więc tak wygląda historia samego Nikodema Skotarczaka, Wiesława Niewiadowskiego, Szwarca i braci Danielaków. Ja jednak chcę tu uzupełnić te ciekawe informacje, o których pan Karol mówił. Mianowicie tak, po pierwsze, jeśli chodzi o braci Janoszów, to tak się składa, że z różnych powodów, z których tutaj do końca nie chcę może mówić, jakieś 2 tygodnie temu dzwoniłem do Bielska Białej, ponieważ oni nadal mieszkają, czy rodzina mieszka pod Bielsku Białej i okazało się, że syn Mieczysława Janosza ma dużą firmę znaną bardzo w Bielsku nieruchomości. No i rozmawiałem z tym synem i Kazimierz Janosz jeszcze żyje. Tyle tylko, że jest już na stałe w szpitalu psychiatrycznym i praktycznie nie ma z nim kontaktu. No ale jeszcze, ponieważ to najstarszy, to przecież to najstarszy z braci, jeszcze się trzyma. To pierwsza rzecz, taka informacja jako ciekawostka. Natomiast jeśli chodzi o relacje między Nikosiem a Pruszkowem i Wołominem, to zgoda. Rzeczywiście Nikosiowi było bliżej Wołomina, z tym, że jest taka wersja, że on zginął, dlatego że miał duże aspiracje, jeśli chodzi o nową grupę powstającą w Wołominie na miejscu zabitego Klepaka. Mianowicie tam był nomen omen, miał na imię Karol, nowy szef młodej grupy wołomińskiej, który był pod opieką taką Baraniny w Wiedniu, czyli Jeremiasza Barańskiego. I Skotarczak zażyczył sobie, że on będzie sterował między innymi sprawami samochodowymi, jeśli chodzi o Wołomin, tylko chce mieć z tego 20%. I Baranina podobno w jakiejś rozmowie powiedział, że zna Skotarczaka, to jest początek tylko. Za 2 lata będzie chciał 50%, a później 70%. No i podobno dlatego między innymi Nikoś zginął. Natomiast jeśli chodzi o grupę Pruszkowską, to aczkolwiek Pershing był w zarządzie Pruszkowa, to bardzo blisko żył z Nikosiem i z kilku powodów, dlatego że w tym czasie, kiedy Nikoś był w Niemczech, w Hamburgu, później w Berlinie, często Nikoś jeździł do niego, a później opowiadał mi zresztą, chwalił się, że na urodziny Nikosia przywiózł największy kolorowy telewizor, jaki był w Polsce w latach 90. I stąd zresztą te interesy Pershinga, który planował tutaj założyć dużą wytwórnię płyt
tych małych płyt do sprzętu już tego nowoczesnego, czyli dysków, chciał robić wspólnie tutaj z Nikosiem. Taki był wcześniej plan, więc nie z całym Pruszkowem był skłócony Nikoś. On zresztą nie był skłócony, tylko między nimi po prostu istniały jakieś bariery. To tyle, jeśli chodzi o sprawy faktograficzne. Proszę Państwa, na sam koniec naszego panelu prosiłbym każdego panelistę jednym zdaniem, dwoma zdaniami dosłownie, tak w trybie zdefiniowanej ignorancji. Czego nie wiemy, o czym wiemy skądinąd, albo co chcielibyśmy wiedzieć w kontekście tych problemów, o których dzisiaj mówiliśmy. Też po raz drugi padnie to nazwisko Timothy Gartona Asha, który w książce poświęconej jego własnej inwigilacji przez Stasi napisał takie zdanie: historia nie jest nigdy przeszła. A jeżeli mam odpowiedzieć to, czego dzisiaj nie wiemy, to nie wiemy, ile z tych związków przestępczych funkcjonuje do dzisiaj. Bo to nie jest tak, że po okresie zbrojnym, czyli połowie lat 90. te wszystkie związki poumierały, wręcz przeciwnie, to co ja mówiłem o tych organach przetwarnikowych w postaci dzieci, to funkcjonuje do dzisiaj, to znaczy w obiegu gospodarczym i przestępczym ci ludzie bądź ich dzieci funkcjonują do dzisiaj, tylko my tego nie wiemy, jak to funkcjonuje. Mam nadzieję, że obecnie działające służby mają troszeczkę lepszą wiedzę, natomiast ja tak naprawdę jak spoglądam na świat przestępczości zorganizowanej, no to padło tutaj nazwisko Komara, którego syn zresztą jest znanym publicystą, dziennikarzem, to tak naprawdę potrafiłbym przeprowadzić od afery Dimexu wspomnianej z lat 40. i 50. poprzez zalew, poprzez żelazo do autoband, do świata zorganizowanej przestępczości aferalnej, dzisiaj byśmy powiedzieli, nić, która łączy te wszystkie sprawy, bo to są, jeszcze raz, Timothy Garton Ash, historia nigdy nie jest przeszła. Tak, więc ja myślę, że część wiedzy my mamy. Ja na przykład wiem o, to Czarek wspominał, ale ja znam konkretne nazwiska dzieci, które byłych esbeków, które już przejęły. Częściowo o tym wspominają w książce twórcy dzieci, resortowe dzieci, ale no chyba to nazwisko także jest. To jest bardzo znany handlarz bronią, który od początku lat 90. jako były esbek, zajmujący się zresztą, co ciekawe, w Służbie Bezpieczeństwa sprawami głównie propagandowymi, a pracujący przez wiele lat, tu chyba też wspominano wczoraj, jako przewodnik turystyczny po Warszawie i nie tylko po Warszawie. Otóż on ma dużą firmę mającą prawie uprawnienia takie jak Cenzin na handel bronią i już jego syn przejął interes. A z kolei dobrze wiem, że on miał jako swoich tajnych współpracowników także ludzi młodych wtedy w latach 80. z Pruszkowa. Więc pewnie nigdy się do końca nie dowiemy, ale rzeczywiście zgadzam się tu z Czarkiem, że najciekawszym momentem byłoby to, jak te wielkie nazwiska, także nazwiska w mediach, które tutaj całkowicie pominęliśmy, jak twórcy tych mediów, w jaki sposób teraz korzystają ze swoich
ze swojej przeszłości, która była w gruncie rzeczy na poły kryminalna. Mianowicie jeden z nich, jeden z najbardziej znanych, zaczynał także od najprostszego przemytu pod koniec lat 80. Drodzy Państwo, no, jeśli chodzi o lata 80., którymi ja się zajmuję, to tak naprawdę wiemy, na czym można było zarobić dobre pieniądze. Na samochodach, bo samochód kosztował 18 tysięcy marek albo 5 milionów złotych, albo mniej więcej taki to był przelicznik, nie wchodząc w szczegóły. Wiemy też, że na polskich drogach jeździło około 300 tysięcy samochodów, które nie zostały ani tutaj wyprodukowane, ani tutaj ściągnięte do Polski, czyli widzimy potencjał, na którym można było zarabiać pieniądze. Wiemy też, jakie są nazwiska kaskaderów, którzy wcielali się w rolę głównych aktorów. Nawet nie głównych aktorów, tylko kaskaderów, którzy byli wynajęci do ciężkich zadań. To nazwisko Nikodema Skotarczaka, to nazwisko Jana Labuta. Dla lat 90. to nazwisko Jarosława Sokołowskiego Masy. Nie miejcie, drodzy Państwo, złudzeń, czytając 4 tomy wspomnień i rozmów Artura Górskiego z Jarosławem Sokołowskim Masą. Wiemy, że był to kaskader do wykonywania trudnych zadań i między innymi poprzez swoją brutalność zdradza, że nie był ani członkiem najwyższych struktur, a już na pewno nie reżyserem czy scenarzystą całego spektaklu. Jesteśmy też wprowadzani w błąd właśnie przez te książki. Ja, panie redaktorze, szanowni państwo, był taki moment, w którym słyszałem, że pan Sokołowski przybył na nasze dzisiejsze spotkanie, ale okazało się to nieprawdą. Chciałem zadać mu takie pytanie, czemu w żadnych ze swoich 4 tomów nie wspomniał ani razu o tym, że Wańka, że Malizna, że Szwarc byli zaangażowani w handel samochodami. Czemu tak naprawdę zdawkowo mówi o tych prawdziwych gangsterach z czasów transformacji ustrojowej? Nie wspomina za bardzo o aferze FOS, o Art B, to już zupełnie nie ma pojęcia. Albo nie robi tego dlatego, bo nie był dopuszczany do ważniejszych rozmów i to należy wybaczyć i rzeczywiście przyznać rację, że byli mafią trzepakową. Albo tak naprawdę boi się czegoś powiedzieć, bo jak wspomina Piotr Wróbel w rozmowie z Pytlakowskim w ostatniej książce, to akurat polecam, drodzy Państwo, zarówno w protokołach przesłuchań Sokołowskiego Masy, jak i w potwierdzonych przez tegoż Wróbla informacjach. Sokołowski wie, że i Szwart, i Malizna, i Wańka w latach 90. i na początku XXI wieku wciąż współpracowali z byłymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Pojawia się wprawdzie u Wróbla 4 wersy, jedno zdanie, ale ono jest bardzo wymowne. Pokazuje, że to w półświatku i także w policji było oczywiste i podobno jest to w zeznaniach Masy, tutaj dla dziennikarzy śledczych pewnie informacja, że te układy z lat 80. wciągnęły się w lata 90. A czemu nie mówimy o przestępczości samochodowej, tego nie wiemy, Masa mógłby na to odpowiedzieć, także drodzy Państwo, dla lat 80. wiemy naprawdę mało, ale będziemy wiedzieć coraz więcej, mam taką nadzieję i dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo dziękuję wszystkim panelistom, czas nas zdecydowanie dogonił, dziękuję Państwu za udział, mam nadzieję, że Państwa apetyty jeszcze pozostały, jutro 2 bloki referatów, bardzo ciekawie się zapowiadających, zapraszam od 9 rano. Dziękuję raz jeszcze panelistom i proszę Państwa, mam nadzieję, że do zobaczenia w dniu jutrzejszym.